Cześć, ja nazywam się Krystian, a to jest pierwszy odcinek Vinyl Week. O czym będzie ta seria? O winylach, rzecz jasna. Aczkolwiek postaram się ugryźć ten temat nieco inaczej. Oczywiście co piątek przedstawię wam najciekawsze premiery danego tygodnia, ale poza tym chciałbym wam przedstawić też jak najwięcej ciekawostek, pokazać wam życie winylowni od kuchni i na tyle, na ile będzie to możliwe, przedstawić nieco pikantnych szczegółów od tego, jak działa cały rynek muzyczny od wewnątrz. Winylownia to sklep, który założyłem 12 lat temu i muszę przyznać, że sam nie spodziewałem się, gdzie zaprowadzi mnie ta przygoda. Dzisiaj mogę już powiedzieć, że jest to mój sposób na życie. Jeżeli podzielasz moją pasję, kliknij suba, a ja postaram się tego nie spolić. Filmy publikować będziemy co piątek i to nie bez powodu. Dla kolekcjonerów jest to wyjątkowy dzień tygodnia, tak zwany dzień premier. Nie każdy może jednak wie, że Światowy Dzień Premier funkcjonuje dopiero od niespełna 10 lat. Dopiero w 2015 roku ktoś wpadł na pomysł, żeby wszystkie premiery robić w jednym dniu na całym świecie. Wcześniej wyglądało to tak, że przykładowo Francja i Wielka Brytania wydawała płyty w poniedziałek, USA wydawało we wtorek, a w Polsce każdy wydawał wtedy, kiedy miał na to ochotę. Do projektu Piątki z Nową Muzyką, chociaż nie wiem, czy to jest oficjalna nazwa, przyłączyło się wszystkie wielkie wytwórnie i wydaje mi się, że też większość niezależnych stara się wydawać te płyty w piątki, chociaż nie jest to obowiązek. Jednym z powodów, dla którego tak wiele organizacji dogadało się i stworzyło jeden Światowy Dzień Premier, była m.in. walka z piractwem. Wyobraźcie sobie, że wychodzi nowy album The Cure i w Wielkiej Brytanii jest on dostępny we wtorek, a u nas pojawia się w piątek. Torenty by płonęły po prostu, a trzeba pamiętać, że 2015 rok to czas przed wybuchem streamingów, ale były inne sposoby na zdobycie nowej muzyki. Teraz chyba nie znam nikogo, kto piratowałby muzykę. No chyba, że pojawiłaby się w sieci przed premierą. My jako winylownia, z uwagi na fakt, że poza sklepem stacjonarnym w Gdyni wysyłamy klientom sklepu internetowego płyty. Staramy się oczywiście dostarczyć je na dzień premiery, więc dostajemy je trochę wcześniej. W zależności od wydawcy, czasem jest to czwartek przed premierą, środa, ale zdarza się też, że dostaniemy płyty tydzień przed premierą. Były sytuacje, w których musieliśmy podpisać stosowny dokument, który zobowiązywał nas do zapłacenia sporej kary w przypadku, gdyby płyta danego artysty wypłynęła przed premierą. Zdarza się to oczywiście tylko w przypadku największych premier, ale my, jako że wydawcy obdarzyli nas pewnym zaufaniem, oczywiście pilnujemy zawsze, żeby wszystko było zgodnie ze sztuką. Z mojego doświadczenia ogólnie piątek jest dniem i dobrym, i niedobrym. Bo z jednej strony fajnie, że jest jeden Światowy Dzień Premier, uważam, że to jest świetny pomysł. Natomiast w przypadku jakichkolwiek opóźnień, jeżeli płyta dociera do nas w czwartek popołudniem, albo co gorsza w piątek, no to jednak tracimy cały weekend, który moglibyście spędzić przy swojej muzyce. A niestety to się zdarza. Zdarzają się też różne inne ciekawe, dziwne sytuacje, na przykład wycofanie tytułu, który już jest spakowany i gotowy do drogi do was, ale to już temat na osobny odcinek. Dzisiejszy odcinek potraktujcie bardziej pilotażowo. Oczywiście opowiem wam o ciekawych premierach, które dostałem od wydawców, ale jest pewien news, którego nie mogę pominąć. Otóż to już koniec Pink Floyd. Przynajmniej według dziennikarzy Onet Kultura. No nie dziwię się, że nikt nie chciał się podpisać pod tym artykułem z imienia i nazwiska. Otóż na kulturaonet.pl możemy wyczytać: Pink Floyd sprzedany. To oficjalny koniec brytyjskiego zespołu. Dalej czytamy: muzycy Pink Floyd, brytyjskiego zespołu rockowego, zgodził się sprzedać prawa do swojego obszernego katalogu muzycznego. Tak, muzycy Pink Floyd zgodził się, dobrze słyszeliście. Prawa zyskała wytwórnia muzyczna Sony, która kupiła je za niemal 400 milionów dolarów, wyjaśnia Financial Times. I tutaj trzeba się na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy 400 milionów dolarów to dużo. 400 milionów dolarów? Katalog muzyczny Pink Floyd. To są tylko pieniądze. I wyobrażam sobie, żeby muzyka Pink Floyd mogła się zestarzeć. Umówmy się, ona już jest stara, a nadal ma nowych odbiorców. To jest coś, co jest nieśmiertelne i wydawać by się mogło, że po prostu niemożliwe do kupienia. Ja uważam, że to dobry deal. Ale z drugiej strony, zastanówmy się, jakiego deala zrobił Warner, kupując polską muzę za 8,1 miliona złotych. No to tyle niedługo będzie kosztowała kawalerka w Warszawie. Manam, Breakout, Polish Jazz, Niemen. Musiałbym tutaj chyba godzinami wymieniać. Żeby było śmieszniej, była to cena wywoławcza na trzecim przetargu. Ale wracając do Pink Floyd, jak czytamy dalej w tym wspaniałym artykule, muzycy Pink Floyd zgodzili się na sprzedaż praw do nagrań, a także nazwy zespołu. Praw do nagrań. Ja naprawdę zaczynam czekać na czasy, kiedy to ChatGPT będzie pisał te artykuły. Tam przynajmniej będzie mniej błędów. Ale żeby już zbytnio się nie pastwić nad tym artykułem, każdy może go sobie znaleźć i przeczytać. Generalnie wynika z niego, że jednak to nie jest koniec Pink Floyd.
Jak dowiadujemy się z innego źródła, $400 milionów Sony zapłaciło za prawa pokrewne do nagrań Pink Floyd, sprzedana także nazwa i marka. Jak czytamy dalej w tym artykule, prawa pokrewne to coś innego niż autorskie prawa majątkowe. Każdego z utworów dotyczą dwa rodzaje praw. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne. Prawa pokrewne dotyczą konkretnego wykonania, które zostało utrwalone w postaci fonogramu. W wielkim skrócie dotyczy nagrań, które już powstały. Sony nie może sobie nagle zacząć tworzyć nowych wersji tych utworów, ale ma prawa do nazwy i marki. Co oznacza, że pani na straganie w Mielnie zapłaci Sony za sprzedaż koszulek z pryzmatem Dark Side of the Moon. Kathleen? Serio? Okej, ale co to dla nas kolekcjonerów oznacza w praktyce? Weźmy na przykład taki Dark Side of the Moon. Swoją drogą bardzo ładne wydanie z tego roku. No i tutaj na okładce, ale też na labelu czytamy Marketed and distributed by Parlophone Records, a Warner Music Group Company. I teraz nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dostałbym tę płytę od Sony. W wielkim skrócie chodzi mi o to, że jest prawdopodobne, że powstaną nowe wydawnictwa płyt Pink Floyd z logo Sony. I nie wiem, czy będą lepsze, czy będą gorsze, czy będą droższe, czy też będą tańsze, ale będą inne. A co za tym idzie, dojdzie w końcu do sytuacji, w której te obecne, zresztą chwalone bardzo przez was wydawnictwa Warnera, po prostu znikną z rynku. Czy to znaczy, że trzeba teraz się rzucić na płyty Pink Floyd? Nie wiem, to są tylko moje domysły. Przechodzimy do premier. Czym żyje cały świat? Oczywiście premierą nowego Jokera. Ja jeszcze nie widziałem filmu, ale po odsłuchaniu soundtracku mam pewne wyobrażenie i mimo wszystko wybieram się do kina. W zeszły piątek wyszedł soundtrack z filmu na czerwonym winylu, a dzisiaj premierę ma nowy projekt Lady Gagi, Harlequin, też na czerwonym winylu. Był to też pierwszy piątek października, czyli z angielskiego October, albo jak woli nazywać to Rino, Rocktober. Ach, to wyszukana gra słów. W ramach tego projektu Rino Records co roku wydaje swoje klasyki w nowych, limitowanych edycjach. A my dzięki Warner Music Polska dostaliśmy dzisiaj paczkę takich płyt i zaraz pokażę wam, co zostało wydane w zeszły piątek. A więc tak, dwie płyty z Stone Temple Pilots, czwórka, Shangri-La Dida. Poza tym, kolejne wznowienia Typo Negative, tym razem Slow Deep and Hard oraz October Rust. Dwa albumy Whitesnake, świetny album Morphine, Cure for Pain oraz Ministry, The Land of Rape and Honey. Wspaniały tytuł. A jako, że te płyty sprezentował nam Warner, my chcemy sprezentować je wam. Dlatego w przyszłym tygodniu wystartujemy z nową serią, Digger Tygodnia. Szczegóły przedstawimy już wkrótce w naszych social mediach, obserwujcie nasz Facebook i Instagram, ale w wielkim skrócie chodzi o to, żeby poznać was trochę lepiej. Jeżeli kolekcjonujesz płyty, albo nawet więcej, jeżeli czujesz, że płyty winylowe to duża część twojego życia, której poświęcasz dużo czasu i energii, która daje ci kupę frajdy, odezwij się do nas. Już wkrótce opublikujemy 5 pytań, dzięki którym będziesz mógł, mogła opowiedzieć trochę więcej o swojej pasji, trochę się przedstawić, naprowadzimy cię, ale czekamy też na zdjęcia twojej kolekcji. A my spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy tytułowego Diggera Tygodnia. Poza niewątpliwą chwałą i sławą, wręczymy ci te wszystkie płyty, które przed chwilą wymieniłem. Aha, chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedno wydawnictwo, które jest teraz dostępne w naszym sklepie, a mianowicie Mac DeMarco Salad Days. I pomijam już wydanie tej płyty w trifoldzie, co nie jest jakąś rzadkością, ale sprawdźcie, jak wygląda ta płyta. Przyznam, że miałem już różne ciekawe płyty w rękach, ale takiej chyba jeszcze nie. I wydaje mi się, że to są jakieś kawałki papieru holograficznego zatopione w tej płycie winylowej. Czyli jest tutaj wyczuwalny taki tak zwany surface noise, ale naprawdę nie ma tragedii. Także poza tym, że wygląda spoko, to gra naprawdę nieźle. Polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Vinyl Week. Dajcie znać w komentarzu, czy wam się podobało. Podzielcie się swoją opinią, czy taka seria ma sens. Podrzućcie nam jakieś pomysły, jeżeli coś wam przyszło do głowy. Weźcie z nami w tym udział. Dzięki. Aha, moment. Jeszcze jedna ważna dzisiejsza premiera. Dla wielu z was może najważniejsza. Charlie XCX. Brat, ale niezwykła wersja. Tylko wersja niezwykła. Albo inaczej, ta sama, ale inna. Muszę aż to przeczytać. Run and it's the same, but there's three more songs, so it's not. Dziękuję.